Kochani, z tej strony zakręcona Pamela, tak zwana. Ksywka moja, żeby nie było. Ksywka Pamela jest z lat szkolnych, jeszcze nie tylko. Chcę wam coś pokazać, dać kolejną fajną konstrukcję pomysłową, bo na kurpiach musi być ślicznie pięknie jak na Mazurach. Czysto, środowisko i tak dalej. Tu by się, słuchajcie, przydały takie małe kontenerki, jakby na przykład jakaś wycieczka czy coś, by ktoś się posiedzieć, żeby nie rozrzucać, żeby dbać po prostu o to środowisko. Nasze cudowne, wspaniałe. Zaraz wam pokażę fajną konstrukcję fajnych rzeczy. Romantico fico. Kochamy takie miejsca. Jesteśmy na kurpiach u nas. Ja jestem ogólnie Szczytniak od urodzenia. Urodziłam się w Szczytnie, no ale to mniejsza z tym. No ale niestety wylądowałam na kurpiach, tak się pomieszaliśmy. I tak widocznie mój składak. I teraz tak, to jest bardzo ładnie zrobiony, słuchajcie, most, przepraszam, kładka, którą bym pomalowała, słuchajcie, ładnie odnowiła na brązowo. Bardzo ładnie to wyglądało. Wody się ślicznie czyszczą. To jest most. Ten most, słuchajcie, bym zrobiła konstrukcję bardziej stabilną, bo ten most już ma kupę, słuchajcie, lat. Tu bym pomalowała na biało, tu bym go odnowiła na nowo, tu bym dała na żółto. Na żółto, by tak ładnie. To jest kłódka zakochanych, to jest most zakochanych, pamiętajcie o tym, bo musicie o to dbać. I co roku czyszczenie wód by się fajnie przydało. To bym pomalowała na biało, tu bym od tego ciła, tu by do rybki, więc będzie wszystko fajnie zacymane, tak? Czyli tak, to bym pomalowała, słuchajcie, bardziej obdrapała na żółto, żółtego koloru jeszcze nie było, takie bardziej fajne. To bym pomalowała, słuchajcie, na biało, tylko trzeba odnowić. Musi być ślicznie, pięknie, wspaniale i cudownie, ale tu bym jeszcze dała konstrukcję stalowego mostu. Gdyż po prostu wiadomo, że to może lunąć, słuchajcie, to jest niebezpieczne. Przepraszam, przyjęło się. Teraz tak, słuchajcie. Potem będziemy dalej jeździć, pokazywać. Tu zrobiłabym to samo. Zobaczcie, tutaj, kochani, jest niebezpiecznie, bo to już ma kupę lat. Tu zobaczcie, jest też taka fajna drabina, też bym to odmalowała fajnie. Tu pasowałoby totalnie odczyścić, no ale okej, będziemy za to się brali. Konstrukcja. Tutaj by była fajnie współpracować, czyli zrobić na nowo. Było bezpiecznie, bo to już ma kupę lat. Jeszcze czasami powiem właśnie, że boję tu chodzić. Patrzcie, jak to jest romantycznie. Zrobimy jak na Mazurach, ładnie, grzecznie, fajnie. Tu malujemy na żółto na pewno. To robimy na nowo. Konstrukcja. To też, bo to się zarywa. Zobaczcie, jakim to stanie jest. Parę lat już ma. Tam na brązowo. I to na biało. Czekajcie, samochody jadą. Teraz tak, tutaj. Tutaj natomiast bym odczyściła, bo to jest niebezpieczne, to jest takie, wiecie, wyrzucanie. Tam bym odetkała, żeby rolnikom więcej nie zalewało. Oj, bym spadła. Uważajcie, słuchajcie. Wodorosty. Wodorosty z wody out. Dlaczego out? Bo potem im będzie więcej wody, to będzie więcej utonięć, bo to będzie krystaliczne, wszyscy będą uważali, gdzie jest, i to jest bardzo ładne, bo mówimy rybki, dla dzieci też bezpieczne, bo już nam dziecko nie wpadnie, jak będzie ścibskie, tak jak ja, jak byłam malutka, wpadłabym tutaj, dzięki Bogu, tu mi się wrąbała, bo byłam ścibska, była zabrudzona woda, my zabrudzamy wody, co roku czyszczenie na pewno, skromnie, mniej kasy nas wtedy wyniesie, będziemy wtedy inwestować i w ulicę, we wszystko, a tak to musimy wszystko wpierdaczyć, żeby to wszystko było czyste. Ryby będziemy mieli świeże, będą rybaki mogli łowić, tu ma być wyczyszczone, wodorosty, wszystko, błysk, szlif, woda przejrzysta jak to niebo, zobaczcie, jak śliczny samolot leci, hello, no i cóż, i ma być jak w bajce, zrobimy sobie jak w bajce, tak, i tak, tu wyczyszczone wszystko, żeby to był przepływ, wszystko, dbanie też, zobaczcie, tu jest ta linijka, dbanie o to. Bo jak nam zaleje, to będzie znowu masakra, bo wtedy będziemy stawiać takie snopki. Ale jak dojdzie do tego, nie daj Boże, jak kiedy któregoś tutaj pięknego, fajnego, słuchajcie, klimatu, no to niestety. Czyli widzicie, to jest samolot, to jest niebo. Niebo jest, jesteśmy tak jak mówimy, to jest już tak zwane niebo ogólne, czyli tam jest woda, kwaśne deszcze spadają, bo idą z rzek brzydkich i tak dalej, po prostu kontynentalne. Opady i to zanieczyszczamy, spaliny, tak jak wymiana będzie na pewno kominów, tych takich woreczków przynajmniej i tak dalej. Tutaj ogólnie stąd też para wodna się pojawia, sztormy, wszystko i to jest mieszanka i to musi być po prostu ten. I zadbajmy o ten most, słuchajcie, konstrukcja stalowego mostu, bo to już ma parę lat, zobaczcie, jak to wygląda. Poczekajcie chwilę. Teraz podzwaniam do was. To jest konstrukcja, słuchajcie, stalowego mostu. I ten stalowy most, słuchajcie, jest do naprawy, bo jest rozwalony, tak jak wspomniałam, strach tu chodzić. Kłódki, zakochane kłódki, widzicie jedna? To jest ogólna.
To może to jest most dla zakochanych, możecie wszyscy sobie ładnie te budzie odnowione wstchodzić, stawać i tak dalej, czekajcie samochód, tylko przyjedzie. To ma być wyczyszczone, żadnych wodorostów, bo wodorost zahacza, zahacza i po prostu jest dużo utonięć, tak? No. I tam jest rozwalone, zamiast tego rozwalania to powstaną takie śmietniczki, kontenerki, tak? I będzie wszystko ładnie, glance, cymany i rolnicy będą zadowoleni, bo nie będzie zalewało. My będziemy zadowoleni, bo będzie mało utonieć, bo będzie woda przezroczysta. Rybacy będą zadowoleni, będą mogli pięknie jak Bóg łowić rybki. I niech dzieci się nie potopią, nie powpadają. Puszka. Nieładnie. Zobaczcie, jak fajnie idzie. Widzicie? To musi być wyczyszczone, to stopniowo. Tamy na pewno będziemy kontrolować tamy. To będzie na bank malowane. Także co, kochani, taki oto odcinkiem. Reparacja mostu, ta ulica też będzie do wymiany, jeszcze raz wszystko. Tu powinno być też taki, do tego mostku, taki zalewik uliczny z do bajki. Tu musi być, słuchajcie, wyczyszczone, bo to jest zaniedbane środowisko. Właśnie o tych kontenerach, słuchajcie, ja wam mówię cały czas. Bo to, ogólnie mówiąc, fico romantico, ale czy zwykłe śmietniczki, ale zobaczcie, tu jest siano i to potem jak będzie... Fajnie jakby to dopływało, by tak fajnie było tu rzeczka, tak fajnie by pięknie było po prostu wyczyszczone. Chcę po prostu dbać o wasze środowisko i tak dalej. Jeszcze geografię przeszlifujemy wam, wszystko powiem o kuli ziemskiej i tak dalej, ale to powoli w następnych odcinkach. I co, kochani, takim oto odcinkiem się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym. Pa, pa!